Pierwsza, najważniejsza sprawa dzisiaj to kupić bilet na pociąg na jutro do Anuradhapura. To jest dworzec kolejowy, więc zaraz zobaczymy. Colombo Fort nazywa się ten dworzec. Nie wiem, czy to jest jakieś wyprzedzenie trzeba kupować, czy po prostu stajesz i kupujesz. O, chyba tutaj można kupić. A więc sprawa ma się tak, że bilety na pierwszą klasę już są dawno wyprzedane. Pozostała więc tylko klasa trzecia. Druga tak samo była wyprzedana. Na trzecią klasę bilet kosztuje 400 rupii. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Podejrzewam, że może być masakra. Siedzenie warstwowo, jeden na drugim. Podobnie jak w Indiach, no ale zobaczymy. Dla większości rozpoczynających swoją podróż dookoła wyspy, Colombo to miasto strategiczne, którego nie da się pominąć. Colombo, jak każde duże miasto, dla jednych koszmarne, dla innych to miejsce, które absolutnie trzeba zobaczyć. Przejedź się autobusem miejskim, idź do sklepu, gdzie kupują miejscowi, zjedz tam, gdzie oni. Colombo to kwintesencja prawdziwej Sri Lanki, miejsce, gdzie miesza się wiele wpływów, często kontrastowych. Podejrzewam, że Colombo, stolica Sri Lanki, za 5 lat już będzie miejscem zupełnie nie do poznania, bo na każdym kroku coś tutaj się buduje. Z reguły to są jakieś wielkie drapacze chmur, a nie żadne tam jakieś małe budynki. Niektóre, jak widać, mają bardzo skomplikowaną bryłę architektoniczną. A tu kolejny przykład rozwiązania architektonicznego. Pomiędzy budynkami będzie basen, to widziałem na planach. Podobne rozwiązanie jest w Londynie, z tego co się nie mylę, z tym, że tam nowobogatcy narzekają, że woda jest za zimna zimą, no ale tutaj raczej tego problemu nie będą mieć. To, co charakteryzować będzie cały ten wyjazd, to pogłębiający się z dnia na dzień, największy od dziesięcioleci, kryzys walutowy, który całkowicie sparaliżował lankijską gospodarkę. Niedobory żywności, paliwa, a także nieustanne przerwy w dostawach prądu, trwające nawet po 14 godzin na dobę. Dzisiejszy dzień zamierzam spędzić w Old Town, w starym mieście Anuradhapura. Mam nadzieję, że to będzie taka lekka odskocznia i przypomnienie sobie bagan w Myanmar. Muszę tylko jakiegoś tuktuka dorwać, bo nie za bardzo mi się chce maszerować. 200 rupii to powinno kosztować, z tyle co się dowiedziałem. Yeah, I know. Pierwsza historyczna stolica Sri Lanki,
W czasach, kiedy na terenach przyszłej Polski rządziły niedźwiedzie i żubry, tutaj była już cywilizacja, której ruiny, królewskie pałace i świątynie są widoczne do dziś. Witamy jeszcze w Anuradhapura. Dzisiaj zamierzam się dostać z Anuradhapura busem do Dambulla. Ten powinien jeździć bez problemu, z tego co się dowiedziałem. Muszę tylko jakiegoś tuktuka dorwać, żeby się dostać na dworzec autokarowy, który się nazywa niby Intercity. Zobaczymy. W równych 2 godzinach jazdy busem z Anuradhapura docieramy do Dambulli za 500 rupii. Konstrukcja topograficzna tego miasta nie jest skomplikowana. Są 2 ulice, tutaj się rozszerzają. Jedna idzie w prawo, druga w lewo. Muszę się do hotelu jakoś dostać, który jest gdzieś po prawej stronie na tej ulicy. Tym ekstremalnie punktualnym, nieco za wczesnym przyjazdem do Dambulli stworzyłem sobie mały problem. Podejrzewam, że pokój w hotelu jest jeszcze nie gotowy, więc jeśli się uda, to zostawię plecak i z buta ruszę gdzieś do miasta coś zjeść. Z paliwem to jakaś masakra się zrobiła. W Anuradhapura temat został już w miarę ogarnięty, ale w Dambulli ten temat ciągle jeszcze żywy jest, także kolejki się ustawiają. Kolejny dzień, kolejne przygody. Zamierzam się dostać do świątyni buddyjskiej, która jest położona za tą górą. Z buta idę, bo w sumie to nie jest daleko od hotelu, jakieś 10 minut drogi. Dzisiaj w planach jest Sigiriya, miejscowość położona jest jakieś 10 minut drogi PKS-em od Dambulli. Sigiriya wraz z najsłynniejszą chyba górą w Sri Lance. Zobaczę jaki wstęp tam jest, bo w internecie różne ceny podają. Od 30 euro do 1000 rupii. Tak więc zobaczymy. Dzisiaj jest sobota i mam wrażenie, że ruch miejski wzmógł się dwukrotnie. Nie wiem z czego to wynika, albo ja tego nie zauważyłem wcześniej. Albo faktycznie sobota ma jakiś wpływ na natężenie ruchu. Okej,
mała korekta. Podróż z Dambuli do Sigirii trwała równą godzinę ze wszystkimi przystankami i oczekiwaniem na kolejnych podróżnych. Za mną już jest słynne wzgórze. Z drugiej strony podróż kosztowała jedyne 30 centów. Nie wiem, jak to jest możliwe, tak absurdalnie niska cena. Wzgórze numer 1 zaliczone. Dobre 2 godziny zajęło wejście i zejście z niego. Teraz udaję się na pobliskie wzgórze Pidurangala, z którego roztacza się najbardziej chyba klasyczny widok poprzedniego wzgórza. Wzgórze, z tego co widać, nie cieszy się zbytnią popularnością wśród turystów. Jak do tej pory minąłem 2-3 tuktuki. Wczorajszym jakże udanym dniu w Sigirii, a dzisiaj przychodzi pora na kolejne miasto, Polonnaruwa, które jest oddalone, mam nadzieję, jakieś 2 godziny drogi busem z Dambulla. Dochodzi godzina 8 rano, tak więc zastanawiam się, czy jest to wykonalne, tak by w ciągu dnia dostać się do Polonnaruwa i wrócić stamtąd bez problemu. Na miejscu, z tego co wyczytałem w internecie, bez problemu można wypożyczyć rower, tak by bez większych kłopotów można było objechać całe stare miasto. Jest godzina dokładnie 8 rano, na razie żadnego busa jeszcze nie ma. Jeżeli uda mi się dostać przed 11 do Polonnaruwa, to już będzie właściwie połowa sukcesu. Tuktukiem, bo turysta zwraca swoją uwagę. Dostałem już ofertę za 3,5 tysiąca rupii. Podejrzewam, że autokar będzie 10 razy tańszy, tak więc czekam póki co, aż przyjedzie. Niecałe 2 godziny zajęło dotarcie z Dambulla do Polonnaruwa. Za 180 rupii z prędkością niemal jak na niemieckiej Bundesautobahn. Jest godzina 11, bilet trzeba jeszcze kupić, ten kupuje się w muzeum. Kosztuje jakieś 20 euro albo 30, zobaczę zaraz. Od upadku Anuradhapury Polonnaruwa stała się jedną z dawnych stolic Sri Lanki. Dziś to ruiny pochowane pośród zielonego lasu, tajemnicze pozostałości po licznych pałacach oraz świątyniach, a wokoło nich biegające już współcześnie wszędobylskie małpy. Jest godzina 16 i po nieco crazy jeździe z powrotem w Dambulla. Teraz jeszcze tylko małe zakupy na dziś i na jutro. Jutro z kolei wyjazd dalej do Kandy. Po 2 godzinach drogi docieram do miejscowości Kandy za 180 rupii. Miejscowość położona w centrum Sri Lanki. Na pierwszy rzut oka jakby w niczym nic nie przypomina pozostałych miejscowości, które już mam za sobą. Drugie pod względem wielkości miasto Sri Lanki, położone w centralnej części kraju, ze wszystkich stron otoczone jest wzgórzami i resztkami dżungli. Żyje w ciągłym ścisku, kilkanaście głównych dróg nie są w stanie pomieścić tysięcy samochodów, tuktuków oraz busów. Widoczne jest to w godzinach szczytu, zwanych tutaj school time.
A tutaj, jak widać, totalny chillout, zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie. Dzisiaj kolejny etap podróży, komunikacyjnie chyba najbardziej skomplikowany ze wszystkich dotychczasowych, to w cudzysłowie. Zamierzam się dostać bowiem z Kandy przez Colombo do miejscowości Gal, położonej na południowo-zachodnim wybrzeżu Sri Lanki. Póki co po 3,5 godzinach podróży busem, ekspres busem, za 500 rupii jestem już w Colombo. W pobliżu Colombo Fort znajduje się główny dworzec kolejowy miasta, jak i chyba, podejrzewam, główny dworzec autokarowy. Dzisiaj kolejny dzień przygód z miejscowości Gol, jak mówią to Sri Lanczycy. Postaram się dostać do miejscowości Kogale. A tam zobaczyć najsłynniejszych rybaków Sri Lanki. Okej, jedziemy już. Jedna uwaga techniczna. W miejscowości Kogala można faktycznie spotkać słynnych poławiaczy ryb. Miejscowość ta oddalona jest jakieś 15 minut drogi autobusem. Słynny już, bo siedzący na charakterystycznych siedliskach poławiacze ryb stali się już swego rodzaju atrakcją turystyczną, żądając bowiem za sesję foto od 500 do 1000 rupii. Sesja taka trwa zwykle 10-15 minut. Panowie po opłaceniu chętnie i wdzięcznie pozują wówczas.
Dziś ostatni etap podróży, tym razem pociągiem w trzeciej klasie za 140 rupii z Gale do Colombo. Pociąg podobno jedzie, podobno nie jedzie, podobno jest spóźniony, podobno nie jest spóźniony. Zobaczymy, jak to będzie. Po godzinnym opóźnieniu i 3 godzinach jazdy jestem z powrotem w Colombo Fort. Teraz jeszcze tylko odnaleźć hotel, ostatnie zakupy i fryzjera oczywiście. Świecka tradycja i to właściwie byłoby na tyle.